Hej, 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 ludziska. Witam oczywiście w następnym odcinku Zagrajmy w Dead Island. Z tej strony oczywiście, któż by inny jak nie Buzun. No bo jak? Ktoś inny? Proszę was. Tak. No raczej. Nie inaczej. Ustawię sobie jeszcze głośność w słuchawkach. Jest dobrze, na chwilę obecną przynajmniej. I możemy zaczynać, zobaczymy. Czytujemy właśnie grę. I ogniste drinki. I burczący brzuszek. I nektar. To było dziwne. Życia, czas na coś mocnego. I to tyle, tak? Maybe there's something inside. Bestialski kij. Rozpierdzielu. Jeszcze jeden sprawny kij. Wszystko naprawione? Przynajmniej wszystko, co powinienem mieć. Te trzy rzeczy zasadniczo. No nie są jakieś złe, no 197, fakt. Tylko że ten 15 poziom nieszczęsny jest potrzebny tutaj. I tak trochę chyba nie mam miejsca, nie? Co mam, poziom? Nie, no to co mi się... Wcisnąłem przecież i. A, u, wcisnąłem jednak, dobra. Głupi ja. Patyczek. Gdzie to jest? Jeszcze tylko jedno mogę wcisnąć tam coś. Nie wiem, co. Oh, son of a bitch. Someone else is alive on this island? Okrutna siekiera klinowa, me gusta. They can't help what they are. They sick in the head. I showed some compassion. I got bit. By tomorrow, I'll be one of them. Got maybe 6 hours left, probably less. But until then, I can still do some good, right? What do you want this thing to be? A rolling fortress? A homemade tank? I can add some armor or whatever. You want me to give it a try? Oczywiście, jak nie jak tak. No, I'm in. Po coś tu się skupiłem. Make it so those bastards don't interfere. And I'll pimp your ride. Damn straight. Okej. Okay. No dobra, może jeszcze tak... Zajrzymy tutaj. O, siekiera klinowa, naprawmy ją. Czy ja mogę ją ulepszyć? Na pewno i to zrobię. Bo jest naprawdę zacna. Nas na to stać. Poręczność trochę zmniejsza, ale... No trochę mnie to kosztowało. Czy mogę coś z niej stworzyć? Waga ciężka. Rzućmy okiem. Młotek, tak? Elektro, maczeta, siekiera. Co to? Taśma izolacyjna? Mamy tego sporo. Drutu? W sumie chyba też. Bateria? Być może tak, być może nie. Zagwozdka. Kije. To nic, nic, nic. Elektro, czyli w sumie... Przeczytajmy sobie. Więc zróbmy może... Trwałość 35-38. Ciekawe, maczeta ta zwykła, uszkodzona jest zdecydowanie mniej, bardziej wytrzymała, aniżeli siekiera. To jest dość ciekawe. Dobra, zróbmy tą siekierę. Naprawmy ją. Bo oczywiście trochę się uszkodziła przy tym. Okej. Okay. Jak teraz pierdykniem, to normalnie... A czemu taki tutaj badziewie tutaj ten tak trochę jest? Ja się zapytuję. 104, no ja was proszę. Bestialski kij, nie. To jest. Nie. 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 To jest. Tego nie ma. To ten patyk, tak? Był bodajże. Prawdopodobnie tak. 174. Młotek niech sobie jest z wiadomych powodów. Weźmiemy tą maczetę. Dobra,
Piciusie. Nogi. No to faktycznie może ich ściągnąć. Dobra. Dobra, się pomyliłem. Z dobraniem czasu zamachu. O, dwójka. Tak, 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 naturalnie. Cokolwiek. Bliźniaki jednojarowe. Też pa. 18 dolców. Ten pusto. Kici, kici. Tak, tak, cokolwiek. I się nas nie rzucił, no. Idzie rzucać. Jeden bałwan z drugim. Połowa życia do tego, tak? Jeps. Tak, coś tu miał. 30, no dobra, ten będzie pierwszy. Powiedziałem coś. No. Gwoździe. Ja bym się chętnie, wiecie... podleczył. Czy coś tu jest u góry? Do piciu jakiś? Soczek? Jest soczek. Dobry soczek, nie jest zły, jak to mawiają. A zły jest zły. To sensowne. Ty, ale stary, ty mnie naprawdę popierdzielasz, no. Robota ci się chyba w łapach paliła. To jest trochę taki zderzak do kangury, nie? Prawie. Soczek. Średnia apteczka. Że tego nie zauważyłem. Zaorałeś się, stary. One more fight. My daughter can't stay here. What? Soon I won't be in my right mind. I don't want to hurt her. We'll take her to the lifeguard. He can't protect her. Not like you can. I want you to take her. Sorry, Bubba. No way. Hey! Is this what you need? Then give me what I need. What are you saying, Dad? I'm not going anywhere. No, honey, listen to me. You have to, honey. There's nothing for you here now. I'm not leaving you. Look at me. Look at me. I love you. And this is how I want you to remember me. You promised me you'll take care of her. She'll come with us. Dad, no! Dad! Go on now. And don't you lose hope. Live your life. I love you. No tak. Tatuśka gdzieś w ciało jakby. Pusto. Soczki. Tutaj nie przejdę. What's in here? Bateria. Okay. Now you're ready. Go get what we need, but stay safe. Okay, don't okay. Take stupid chances. You die out there, and our last chance to survive dies with you. Aha. Dziwne, bo mam wrażenie jakieś, że... Jakieś wrażenie, że była jakaś animacja jeszcze. Daddy. Dad. Oh, God. Zobaczmy zadanie. Czy jest coś? Śmierć w szklance.
Aha, to jest to. Ogniste drinki. Okej. Brzuszek. Nektar życia. Aha. I szampan. No dobra. Mom always wanted to come back here, but she never got the chance. We settled here after her death. The island helped him forget, and he poured his heart and soul into it. Jak na złość. This is where my heart is too. So, if we're supposed to help someone, let's just do it. Szybko się pogodziłaś. Chyba, że już to już. All right. Dosyć długo było. All set. Let's go. I say we check out the church first. Anyone still alive would probably go there. Tam się przenosimy? I would. Dobrze, to możesz sobie wsiadać. Jak dla mnie tam... Mnie to ty tam wiesz. Dzyndzuś. Dobra, to gdzieś było tutaj, prawda? Sprawdźmy jeszcze zadania. Zadania... Trzeba stać coś mocnego. Diamenty mi się przydadzą. Mapa. Czy gdzie to jest? Te, pani Marianie, zadanie. Nie no, jestem pewien, mapa. Jestem pewien, że to było gdzieś tutaj. Dlatego sobie to zaznaczę. A pojadę ile się da tym samochodem. Tak zrobię. No to teraz już w ogóle tu widzimy tak dużo. Co wybuchnie? Na szczęście nie. I kawałek jest drogi. A czy mi się wydaje, czy on jest taki jakiś bardziej skręty? Nie wiem. Chociaż? Coś nie wyszło mi. A? Czy ty śmiesz się rzucać? Już im przeszło. Tędy niby. Czy nie tędy? Nie no, niby tędy. Tylko że tu jajo widać. A serio jajo. Nie? Dobra, dobra, tędy. Jedziemy. Skoro mam jechać tędy, no to jadę tędy, no. Coś mi wpadło pod koła. A cóż. Się wkręcił, wziął. I się wkręcił, no. Ale ostry zakręt, panie! Zakręt nie brałem. Jadę 15 na godzinę. A takie rzeczy się dzieją. Zahaczyłem. Wow, Marian. Okej, okay, ja to jak ja to zaparkuję. Ty sobie tam siedź. Bezpieczne miejsce. Nie wiem. I średnio mnie to interesuje. Sprzedam ci coś. Taki patyk. Na pewno się zainteresujesz nim. Zainteresujesz. Kastet też. Maczeta. Ona zostaje u mnie. Nożyk. Może nie. Ten klucz nastawny. Bieraj go. Młotek. Bieraj. Siekiera elektrosprawniki. Bieraj sobie. Maczetę. A w sumie, wiesz. Kij bejsbolowy bierz. Nóż 148, a tamten? 146. Ale bardziej wytrzymały, dobra. To ten nara. Tasak kuchenny 155. Też nara. Kij, nara. To chodzi chyba dobrze. Dobra. Skoczymy sobie tam. Przydałoby się teraz przypisać ten nożyk w to miejsce. No, to ciekawe, wszystkie miejsca już mam zajęte ładnie. Więc tak, co tu mamy? To, to... Dobra. 260... To nie jest najgorsze w takim razie. Tak. Dobra. Tą pałę wodza. Co ty masz? Co? Do pojazdu mam wrócić? Where the hell did I put that? It's
Ale to już było wredne. Czy mam jechać jednak? No i masz tutaj babo placek. Włącz... Nie, to muszę tutaj wcisnąć to. Teraz to. Miejsce docelowe, proszę państwa. Jest... Zadania. To, to. Oświetli się? Nie. Zadania. To. Zadania. To. Tak, średnio, co? Gdzieś tutaj. Niemniej jednak. Tak, tutaj. Dobra. Ja muszę do tego nawrócić sobie. To przepchnę. Tu nawrócę. Ale to jest jednak wredne. No to jest tak wredne, że ja muszę tutaj zostawić to. A chciałem tutaj jeszcze poszperać. Wiecie, trochę diamentów to jednak nikomu nie zaszkodziło. Mieć przy sobie trochę takich zabawek. O Jezu, drogi człowiek ledwo jedzie i to z nim może zakręcać lepiej. No tak, jak on tak kieruje, no to nogami wjeżdża. Nie trzyma tego na pedałach. No to cóż, co ja zrobię? Nic nie zrobię. Nie przemówisz, kobiecie. Mhm. Się jeszcze idzie. On takie wkręci w koło. Połowę drogi się nie widzi. Tak, tak. Cokolwiek. Dla mnie. Czyli droga prosta, nie jakoś szczególnie trudna. Mam goście świetłka, on go zrobił. Ale stu, ale się rozpędzamy. Stąd do po drogi. Nie widzę. Na szczęście nie zawiesiliśmy się jeszcze ani razu tak, aby nie udało nam się wyjść. Więc nie jest aż tak źle. Muszę naprawdę sobie skombinować jakiś ten statyw do mikrofonu. Bo tak jest dosyć daleko od ust i ten dźwięk bywa różny. Czy ja potrzebuję? Na razie nie. Mam tego sporo. Dużo nie zużyłem. Więc też nie jest jakoś tragicznie. No i fajnie. Zastanówmy się przy okazji. Ładnie się kula. Nawet nic z gazu nie wciskam. Aha, akt drugi. Right for life? Aha, że... Muszę przejść pierwszy akt wszystkimi postaciami. No i no ja bym to ukończył. Ach, no tak, nie miałem internetu. Pewnie przez to się nie stentegowało. Zapewne. No nic. No to może być pewien problem. Bez odgłosu uderzenia? Aha, rozumiem, że on ma silnik, tak? W sobie. Tylko sam odgłos silnika. Z samochodu. Oczywiście, że możemy, ale tego nie zrobimy. Bo oni mają coś, czego potrzebujemy. Miejsce do schronienia. Czy ja mam tutaj jakoś mi klatek? No i idę, nie dbijcie w te cholerne dzwony, bo tu ściągacie więcej tego dresu. Dobra, zatoczony. Wow! Siemasz. Ja przez chwilę myślałem, że to ona. Ale wybijamy tym aż miło. Ty się żyjesz?
To już nie. A sobie kniem. Hey down there! Open the gate! The guests are here! Go talk to Mother Helen. Maybe you can figure out how to silence those blasted bells. No, no to faktycznie może to zdenerwować człowieka na dłuższą metę, powiedzmy sobie szczerze. O! Gaz z zapalniczki. Ekstra batonik, owoc. Proszę pomóż. No, na dłuższą metę to by świętego użyło. Czy ja słyszałem święta Matko Boże? Albo mi się zdawało. Podejdźmy. Nieźle, nie ruszasz tutaj nawet. Dlatego cię nie rozpoznałem na początku. Fajna rozrurka. Anything will help. Duża bateria. Trochę mamony. The lifeguard said you'd be coming. One of us, possessed by a demon, locked himself in the belfry. Please help us silence these bells. They are calling to the devil's disciples. No dobra. Jak to mówią pani, nic nie obiecuję, ale się postaram. Prawie. No. Kochanie? Wróciłem. Nie przytulisz mnie? Coś cię obgryzło tak trochę. O, tak syna. Jakoś nigdy nie lubiłem opartych na truciznach. W szczególności wiecie, że no nie wydaje mi się, żeby na zombiaka jakoś trucizna szczególnie działała dobrze. Dobra, tego to my nie chcemy. Co za dużo to niezdrowio. Niezdrowo, nie chciałem tutaj siedzieć cały czas i mi dzwoniła nad głową. Thank you. No proszę. You saved us. Those demons nearly pushed their way into the church. And Frank, his soul was lost to the beast. O, maczuga. Ma coś dla mnie? You need supplies, food, medicine? I'm sorry, but the city has already been looted. You won't find much unless you know where to look. I will help you, but only if you promise to help me. For it is the Lord's will that you are here. Yesterday we lost our water supply. Two brave souls left this morning to check the pump station. They haven't returned. I'll do my best. Can you find out what happened to them? No, or at the very least turn the water back on. Czekajcie. Ludziska? Ogłoszenia parafialne. Wszyscy słuchają? Tak? No i dobrze. Niedługo... Pyk, pyk. Słuchajcie. Niedługo biorę się za nagrywanie... Fallouta 1.5 Resolution. Tak. Spolszczenie będzie niedługo. Więc gdy tylko wyjdzie, biorę się za nagrywanie od razu. Nawet zaprzestaję od razu nagrywania czegokolwiek innego w tym momencie. Death Island biorę się za nagrywanie Fallouta 1.5. Głowa boli, co? Także ludziska, no... Będzie się działo, jeżeli o to chodzi. Nie, 185 nie jest takie złe. 38? Ale słabe, no dziwne. Chociaż... 200. Słabe dość. O. She's getting sicker and sicker. She has diabetes. And with that insulin, she's not gonna make it. Pieniądze. Yes. Okay. Oh God, thank you. There's a pharmacy not far from here.
And I'm sure they have some insulin pens. I'll be right here. I don't want to leave her. Okay. A nie wiem, czy dobrze pamiętam, a insulin z tym nie powinna być zimny? Nie able to do this for me, huh? When the madness started, I was able to evacuate here, but my wife and daughter, they didn't make it. Someone told me they saw them out there, half dead, half alive. God knows what they are, but they are no longer my family. Please, this is not easy, but I would like you to lay them to rest. To stop their suffering, yeah? They deserve peace, not this. Will you do it? Hmm. Spoko, okay. Nagroda. Podobno się thank zgadzam you. Z facetem. Here is a photo of them. Please. Make it quick. No, to ja też jak najbardziej rozumiem. Can I ask a favor? Prosić możesz, nie? Tylko czy to mi się... Nie wiem, jakiś to jest... Gdzie bym widział ten zegar? Tak, obraz. We were attacked by the infected last night. I managed to get away, but I don't know what happened to my family. If they survived, they probably don't know I'm still alive. Could you help me let them know that I'm okay? I made some posters. If you can put them up around town, maybe someone I know will see him. Kafara, dostanę, tak? Yes! Put my poster all around town and maybe they'll be able to find me. Może. To jest dobrze powiedziane. Stary, co tam masz? Bateria, średnia apteczka, dezodorant, złom. Nic ci jest przydatne. Aha, to mam ten darmowy schowek u niej, mogę przechowywać co chcę. Więc ten pistolet jeszcze zostawię. Wiecie, na szybki wypadek. Jakbym musiał coś zdetonować daleko. O, fakty. Na faktach. Siemasz? Owoce. 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 Wyglądasz przynajmniej z głosu zmęczonego. Dość mocno. O, szybka podróż. Pasuje. Więc tak, zadania. Prosimy. Zimną krwią. Ulżyj. Wow, dziwne ścięcie. Odległość 330. Nie ten guzik. 184. Dobra, to robimy to najpierw. To jest najbliżej. Jak już mówiłem, ja się już nie będę specjalizował tutaj w broni obuchowej, tylko sieczna i tyle, się nie bawimy inaczej. Oczywiście taki base mam na plus taki, że ma zasięg, nie? O! Hello? Zajebiście. Zaraz na menda. Dobra. Jak oni tak będą ciągle napadać mnie, to chyba mnie jasny uj trafi. Naprawdę. Nie. Nie. I nie. Co oni mają z tymi silnikami? No ja rozumiem, że silniki są dość cenne, ale... Wszędzie jest silniki już rozebrane? No fajnie. No nie wierzę. Dobra, weszło. Hanbotę. Okej, to weźmiemy. Bestialska maczuga, szmata, o. Nożyk. Okej. Nożyk. Okej. Patrz, mi uderzyła, no. O, poziom. I am stronger. Tak, jesteś silniejsza. Masz rację. Ona jest głupsza. Bez głowy nie można być mądrzejszym, chociaż...
Jak tak się spojrzeć na niektórych... Tak jak mówiłem, pistolet. Ale mam tutaj ten też. 15% zdobanych ostrzami. Teraz... tak, tym nie mogę zrobić, ekwipunek. O! Mam amunicję? Skąd? To na ludzi jest... Wow! Znowu? A, masowa zagłada, łapie. To weszło, jo? Bez wysiłku, czy może co? Cios w plecy. Dbałość. Głębokie rany. Tutaj co? Tak, to się przydaje jak najszybciej. Szanse na krwawienie. Czy może bez wysiłku? Będę się mniej męczył. Dobra, mniej się męczył. Dobra, to weźmiemy. Zobaczcie, poziomów weszło. O ja pierdziu, panie. O, teraz możemy sobie deptać głowy. Aha, okej. Okay. Jeszcze mamy dwa poziomy. Ale czad. Truciciel. Nie, nie chcę. Trafienie krytyczne, większa szansa. Czas krwawienia. No tutaj co? Widmo. Wytrzymałość. Regeneracja energii, tak? Dobra, weźmiemy to. Plus... tak, odcinane kończyny. Doświadczenia więcej. To się przyda. Dobra, więc już nie mamy. O! Żeby mnie wziął i zabił. Gdzie się amunicja wzięła i podziała? No wystaw łebek. Co masz? Długiego? Dobra, nie masz nic. Nic. Ja to wiem, ty to wiesz. O, widzicie? I pistolet już jest jakiś. Ciekawa pozycja na śmierć. Serio. Serio. To biorę. Czy ja tu wejdę? Panie, to jest pytanie. Nie, nie wejdę. No wiecie, w sumie to po co? Się nie się zabarykadowali jak na ten... Taka dwójka. Jeszcze żyje. Ja tutaj te zombiaki mogą sobie wejść jak chcą. Dość w sumie. Chyba... Zabójcza mała ilość kratek. Zginąć! Mnie walnęło nożem. Muszę to począć. Nie. Już? Przeszło? Mam? Wszystkim? Tak? To dobrze. Weźmiemy, żeby to sprzedać. Albo rzucić. Wiadomo. Zobaczmy, czy mamy coś lepszego, na pewno. Pistolet 226. No oczywiście, że tak.
I magazynek od razu lepszy. Większy magazynek zawsze jest spoko. Jak wiadomo. Będzie tylko tutaj, tędy. To mi tam pokazuje, ale... Nie! Nie gryziesz mnie. Lara? Nie! Dobra. Są pierd... Jeszcze pan mnie... Leży! Cholerny zombiak. A tutaj dwójka jeszcze jakaś... Ambulans, może jakaś apteczka w środku, coś? Kto wie? Tu ich nie ma? Nie? Nie. A wy zrobicie... Spoko. Dobra. I tu. A w środku... Nic, nie zrobię. Oczywiście. Przecież jest to sensowne. Nie rzucaj się. No patrz, a jedna. O, apteczka. Tak jest. Ale że tego nie mogę ruszyć? Bateria tylko. O, stoczek. Tak jest. Batonik. Jej. To mi się teraz zepsuje. Dobrze wiedzieć. I mam iść tędy. Niby jeszcze... Nie, no dajcie swoje siana. Spoko. Leżeć. Marian. No dobra. Teraz... No, jeszcze jakiś jeden. Leżeć. No. To mi się już zepsuło. 260, 270, to chyba. Czy ja mam jakąś broń jeszcze? Nożyk. Siekiera. To. Tak, tylko to zostało już. No dobra. Więc tak, 263, 35, 13, dobra. To z tą maczną pochodzimy. Ja tu mam zadanie. Panie. Do góry jeszcze wejść, tak? Mogę. Co to jest? No serio, tak się potukłaś? Mięso na badanie. Fajnie. O, sklepikarz jakiś. No nie, że się wypłukam. No nie, no. Co? Baseball? Jaki jest baseball? Straciłem je, ja bym nie zauważyłem. Ty cholerny zombiaku, leżeć! Do budy. Już. To trochę mądrzejsza, bo rzucałem w stronę. Apteczka. A, apteka. W farmacie. Kawka? To nie wygląda na kawę. Ty udajesz. Jep. No, szpilka w czaszce. Bądźmy szczerzy. Nie pomaga na myślenie. Insulina. Spoko. Nie żeby coś, ale co dane długo nie wystarczy. Ale do góry, tak? Nożyk jakiś podwójny. Czy ja tędy wejdę? Przejdę? Znaczy... No tylko batonik. Chociaż? Czy to też batonik? Aha, tekstura się przeniknęła. Myślałem, że to jest ten. Przez chwilę. Ty, ale...
Tu gościu chyba siedzi na dupie, po prostu na gołej tej. Ciekawy autobus. Co nie? Okej, tędy, tak? Bo to widzę, nie do góry. Mam się dostać. Więc, no... Jeden sensowny sposób na górę to tędy. Przynajmniej chwilowo. Cegła. Ty, Uju, żyjesz? Nie żyjesz. No sobie żaden tu tak do końca nie żyje. Maybe there's something inside. Tylko niektóre wykazują jakieś skłonności sadystyczne w kierunku do mnie. W moim kierunku. Napoik. Ujęknię sobie. Maczuga. Dlaczego ja nie korzystam z maczugi? Tak średnio, co? Taki trochę Mariusz. Okej. Okay. No tak. Przecież to sensowne było, że nie skoczymy. O. Batonik. A to zjemy. I jak sobie batonik też. Do opuszczonego domu. Wlazł! Panie, wlazł! Do środka. Tak, by the way. Sobie czekam już. Mam godzinę aktualnie. Aha, komórki... Tak, faktycznie. Zostawiłem siostrze na chwilę. W każdym razie mam godzinę coś około 19. Zostawiłem komórkę siostrze. Ponieważ czekam za kurierem. Był poprzedniego dnia. Czyli akurat... Miałem to wkłaczne. O, łapki odciąłem. Boli? Dobra. Było poprzedniego dnia. Ale niestety się okazało, że nie mam gotówki przy sobie. Da, taki ząg, trochę dziwny. No nic, ale niemniej jednak tak się okazało. Się pytałem, czy mogę tam zapłacić sobie kartą. Bo niektórzy przyjmują płatność kartą. Ale łatwa strefa. Niestety nie w tym wypadku. To wygląda jak ten. Kartka z tego. Jej, żeby nie skłamać. Z programu telewizyjnego. No nic. W każdym razie był wczoraj i się pytałem właśnie o ten, czy mogę kartą, ale nie mogę. No to się spytałem, czy może przyjechać jutro, czyli dzisiaj. Na razie go nie ma. W takiej tej. Ma tylko 33 dolary. Na chwilę obecną jeszcze go nie ma. Wiecie, jeszcze poczekam. Najpóźniej do mnie kurier przyjechał, to było chyba nawet coś o północy. Czy coś na celu. Ej! Ej! Ty! Nie bądź taki hop. Bo psujesz mi tą maczetę. Let's open this up. O, szampan oryginalny. Tak jak mówiłem, wczoraj był... Południe. A dzisiaj jest już godzina 19, czyli trochę później jeszcze mędy nie ma. No cóż. Poczekam. Próbowałem się dodzwonić, ale niestety do tego kuriera niestety się nie dało. No cóż, może dali jakiemuś innemu kurierowi polerowie. Aczkolwiek ten mój teren nie jest jakiś duży, więc myślę, że to jeden obskakuje. Ty. No, wpuść się. Raz, dwa, trzy, jeb. Ale cios ostateczny. No, za taką cenę mogę się z wami bawić. Jak chcecie. Halo? Mogliby zrobić, nie? Żeby że zombiaki reagowałyby na światło. Hmm.
Gdzie mi się tutaj... Sando. Ciach prosto. Aha. Nara. Także jak już wspominałem, czekam na niego i jeszcze się nie pojawi. Ciekawe, czy się pojawi, jeśli pominę, no wiecie. Kurier, jeżeli nie zostanie, powiedzmy, w domu, to powinien przynajmniej teoretycznie przyjechać i do tej pory tak miałem, że no albo mnie jak mnie nie... I znowu mi podmieniło. Mnie nie było. Albo... byłem gdzieś indziej, jakaś mi, a mi nie było mnie w domu, w takim sensie. Dobra, byłam maczeta przecież gdzieś. Aha, to jest to. A mi nie było akurat w domu. No to jednak kurier... O, pali się coraz. No sobie dobrze się pali, a nie robi boom. Przyjeżdżał zwyczajnie. Następnego dnia i tyle. Czaszka niebieska. Co ją z tą zrobić? Kiedyś miałem znalazłem. Znalazłem zieloną bodajże. Żyjesz! A co jest w tym? Owoc, konserwa. Tego nie chciałem akurat. Bateria. Mam nadzieję, że przyjedzie dzisiaj. Bo to jednak czekam nie tam jakimś tam gratem, że sobie zamówiłem i po prostu tyle. Bo to ja mógłbym sobie poczekać, nie ma problemu. O, tulipan. Niemniej ja czekam za... Zamówiłem prezent dla kuzynki na 18. Dość ciekawy, osobliwy. I no cóż. Jednak przydałoby się, bo niedługo by się dowiedział. Oh my god, you did it! Thank you so much! Na szczęście. Thank you! Okej. Okay. Nożyk, tak? Dobra. Nie mam miejsca. O, jedno zdjęcie mam dostępne. Tak, nie wiedziałem kiedy. Więcej expa. Tu co? Aha. Konserwacja. Zmodyfikowanej. Aha. Ten handlarz. To by się przydało szybko, wiecie, miażdżyć bez zatrzymywania się, bo to dosyć długo trwa. A w tym czasie 270, to jest tanie. To hanbo. Wyrzuć. Tak. Muszko hen 157, 100. 700. Tak średnio. Tego mogę wyrzucić. No 180, a 70 jednak jest trochę różnicy, prawda? Przynajmniej tak mi się wydaje. Wiecie, może się nie znam. W sumie też może być. Nigdy nic nie wiadomo. Człowiek uczy się całe życie. Coś mi tu zabłyszało w rogu. Tak się zatrzymałem do tego. Trochę dolarów zielonego do slumsów. To idziemy, możemy iść. To chodźmy. W sumie jest teraz nagrania czas nadszedł. 50 minuta nadchodzi. Myślę 409,5. To jest coś około tej 19 nawet może. A tego jak nie było, tak nie ma. Tak, narzekam sobie, bo mogę. Czemu nie? Zjem sobie pieka, bo lubię. Widzisz? Okej, 50. Czy tu taran?
Tam któryś drze mordę. Aha. Tam drze ten. Japę. Samobójca. Co jest? Jep. Amunicja? No, mam sporo. Z tym napędem muszę się ruszać. Co, ale strzał w ogóle powinien zamiatać. Chyba się je waliłem amunicji. Nara. A tak się no nie dzieje. Trzeba trzymać jeden strzał, potem się na to przerzucę. Dobra. Zadania, właśnie. Co najbliżej teraz? To 300 metrów. Też 300 metrów. Tutaj... No, 70 metrów, o. Tu pójdziemy chyba. Gdzieś tutaj, tak? No dobra. Ale wejdę na to, żeby mieć, wiecie... Coś tam... Właśnie. Dokładnie, pol do popisu. Trochę ten cholerny to zadaje ręce obrażeń, więc... Średnio. No, wolałbym go jeszcze zabić. No tak to... Cholera. Dobra. Jeden nabój mi został, właśnie to dwa. Nie, trzy, proszę. 285. Dobra, teraz ten. Dla każdego coś dobrego. Do góry łapy! Tak jest. Jesteście świetną widownią. Łapy do góry! Jep. Tak jak powiedziałem, jesteście zajebistą widownią. No tak pogadam. Ja wiem, co mówię. Masz? Romek? Dziwnie mało klatek mam. Nie lubię tego. O! Ale wiesz, mogło być lepiej. Co to jest? Męcząca gwiazda zdarana. Ciężka. Siemasz, Romek. Ty! Jej! No i widzisz. Tak to się kończy, zazieranie z kobietą. Nie podchodź, bo gryzie. Simon. Nie. Jeps. Ale uścicha się nam zgodzić, że taka sitra powinna być... No, dość wytrzymalsza. Rąbać dwa, rąbać dwa. Piękny szczał. Milordzie. Tak. Nie lubię, jak ktoś tak mówi. Ja rozumiem, że można powiedzieć tak, że wiecie, że to ma tak zabrzmieć, ale normalnie, że używając tego jako normalnego słowa, że zamiast strzał, a szczał, to aż mi się coś robi. Aha, siema Romany. Zupa z Romana, co? Tak średnio, co? No cóż. No, kto jest największą publicznością? No ty!
I płachta. Nie sięgam. Chyba. No. Ty, ale tutaj bez zapek. Widownia. Ma być salsa. No nie, się rzucać. Na wykonawcę utworów pięknych. Trochę dolarów, więcej dolarów. Jeszcze więcej dolarów. O. Mi pasuje. O, jeszcze mi pasuje. I ja mam się tam dostać. To nie jest tak daleko. Czy te plakaty rozwiezić? Aha, muszę przytrzymać, no dobrze. Skoro muszę... Dobrze. Zobaczmy tutaj. Czyżby kurier przyjechał? Tak psy szczekają? Kto wie? Thanks for the help. Siemasz. Simon. A lot of people around here need help. Talk to them. Maybe you can lend them a hand. To może przyjść do kościoła. Będzie łatwiej schronić wszystkich. 294. Nie dał kufa. Hi. Dead Island, zobaczcie. D, E, A, D, I, S, L, A, N, D. Fajne. Kluczyk. Oh, hey. It's you. It's me. Mario. Maybe there's something useful. I'm trying to fix a CB radio so I can finally get someone to rescue us. But I'm missing a few parts. To znaczy? I need a transformer and some cable. Aha. They're in a shop not far from here. You think you could locate them for me? No, poszukać mogę. Dużo się jak nie. Yes. Good. Just be careful. Będę uważał. Wait. A czy dziś idę? Perhaps you can help me. All I need is bleach. I have some means on materials to extract potassium chloride. Very volatile, very powerful. Used in grenades, mortar rounds and landmines. Aha. If you bring me bleach, I'll give you a contact grenade or a landmine. Whatever you need. Dobra, zainteresowałeś mnie, stary. Byłem zapalający. Yes. Good, good. Excellent, wunderbar. Any kind of bleach will do. Achtung, Minen, tak? Co ja wezmę? Batonik, może niekoniecznie. Ale to przeszukam. Hey, amigos! Nożyk. Dobra, co tam? We're turning this place into a fortress. And I'm in charge of defense. Aha. Before we found this place, we were searching for guns. And all we found was money. Mucho dinero! Mhm. So if you can find some green alcohol for Molotov cocktails, we would be glad to give you some of that feria. Whoever it belonged to probably isn't going to be needing it. A, prawdopodobnie. Koktajl Molotowa. Nagroda. No dobra. Okay. Five bottles of alcohol. Może pięć butelek, stary. Raz mogę, ale więcej nie. Excuse me. We'll turn those pendejos into fucking chimichangas. Chimichangas. A co to już to? Oh, hey. It's you. Sprawny łom. 300 dolarów. Wait. O, naprawmy, nareszcie. Tak, ten kij baseballowy? 1000? Nie. Maczeta. Naprawa. 800? O Boże. Dobra. To się opłaca mi. To 500. No wiecie, chociaż dwie bronie nie by się przydały, nie? Ta siekiera i maczeta. Tak, to średnio trochę u nas. Jest coś dobrego? Tak, też średnio. Dobra. I could really use your help. Czego? My asthma inhaler is almost empty. And I can't breathe without it. Nie denerwuj się. The stress of all this is just making it worse. I know all the nearby pharmacies have been looted. But if you happen to find even a partially help. Full inhaler, sorry, I'd be very grateful. Pieniądze. Yes. Dobra. Thank you.
I don't know how long this one will last. Dobra, ty co chcesz? Telefon. I was with some survivors and we were attacked by looters. And I ran. And I think I'm the only one who made it. One of those bastards took my wallet. All my money, credit cards, passport. And my daughter's picture. She's back home in New York and she's the only thing keeping me going. Są rzeczy ważne i ważniejsze. I'm here on business. And I promised her I'd be back in time for her 10th birthday. Aha. I disappointed her so many times. I just don't want to break that promise. Will you help me find those bastards? W sumie żmiję dostanę. Okay. They jumped us by the drugstore close to the canal. They're probably still hanging around there. Okay. Ktoś coś jeszcze chciał. Ty. I'm Kwan. My brother and I came here from Korea to work, to send money back for our family. I went out to look for food, and those things, they tried to kill me. If not for Nick, I'd be dead. He bring me here, but my brother, he's still hiding in apartment. He probably thinks I'm dead. He's there all alone, it's not safe there. Could you find him and bring him back here, please? Mogę spróbować. Definitely. I don't have anything here to give you, but we have money. You can have it. We live at 13 Seahat Street. Thank you, and please, find my brother. No dobra, poszukam. No, tu ludzie skadzi chyba na tyle. Raczej na pewno. Oh, hey! It's you! Tak, to ty. Tak, to ja. Dobra, ludziska. My będziemy tutaj kończyć. Bo co by innego. Więc... dużo mówić. Nie powiem chyba nic na to, nie? Na razie.